W celu przedstawienia praktycznych korzyści wynikających ze stosowania technologii szybki Syntan SBS i Kopal SA przeprowadził doświadczenie porównania jakości i wydajności produktów w tej technologii z innymi zwykłymi produktami. Pierwszym etapem doświadczenia było porównanie tempa i jakości zagruntowania podłoża Siplast Primerem szybkim gruntem SBS oraz zwykłym środkiem gruntującym. Zadaniem dekarzy było poprawne zagruntowanie dwóch powierzchni podłoża o tej samej wielkości. Już po 10 metrach zauważono wyraźną różnicę w tempie prac oraz w jakości gruntowania. c Primer szybki grunt SBS rozprowadza się szybciej, łatwiej i tworzy bardziej równomierną powierzchnię w przeciwieństwie do zwykłego środka gruntującego. Warto zauważyć, że zwykły środek gruntujący błyszczy się i jest gęsty, przez co nie gruntuje, a tylko maluje powierzchnię, uniemożliwiając w kolejnym etapie prac prawidłowe zgrzanie papy do podłoża, a w konsekwencji ryzyko powstawania odspojeń. W porównaniu do zwykłego środka gruntującego, powierzchnia pokryta Siplast Primerem Szybki Grunt SBS jest doskonale i równomiernie pokryta, ma jednolity czarny kolor. Pomimo 3-4-krotnego krycia zwykłym środkiem, powierzchnia nie jest pokryta równomiernie, pozostają widoczne, niezagruntowane miejsca. Spójrzmy, jak kształtowała się przewaga stosowania Siplast Primera Szybki Grunt SBS. Już od początku doświadczenia widać było wyraźną różnicę w tempie prac, która w miarę upływu czasu stopniowo powiększała się. Warto zaznaczyć, iż warunki doświadczenia były dla obu środków gruntujących identyczne. Podłoże stanowiła zwykła papa podkładowa. Badanie przeprowadzono w temperaturze 22 stopni Celsjusza. Do aplikacji zastosowano wałki dekarskie o takich samych parametrach włosia. Ponadto dekarze mieli podobne 15-letnie doświadczenie pracy na dachu. Istotnym dla doświadczenia jest fakt, iż znacznie dłuższy czas gruntowania zwykłym środkiem gruntującym jest wynikiem niskiej jakości krycia, która sprawiła, że powierzchnię trzeba było pokrywać kilkukrotnie. Z kolei do prawidłowego zagruntowania powierzchni z primerem szybki grunt SBS wystarczały pojedyncze pociągnięcia wałka. Gdyby zamienić dekarzy miejscami, wynik doświadczenia byłby identyczny. Wynikałby tylko i wyłącznie z właściwości poszczególnych środków. Podsumujmy pierwszy etap doświadczenia, które przeprowadziliśmy w identycznych warunkach dla obydwu środków gruntujących podczas gruntowania powierzchni 15 m2 w temperaturze 22 stopni Celsjusza. Czas gruntowania Siplast primerem szybki grunt SBS to 6 minut i 31 sekund podczas gdy zwykły środek potrzebował 11 minut i 55 sekund, co oznacza, że gruntowanie Siplast Primerem szybki grunt SBS jest o ponad 80% szybsze. Porównajmy wydajności obydwu środków. W doświadczeniu zużyliśmy niespełna 3 kg Siplast Primera szybki grunt SBS oraz ponad 9 kg zwykłego środka, co oznacza o ponad 200% lepszą wydajność Siplast Primera szybki grunt SBS. Ostatnim badanym parametrem był czas schnięcia. Siplast Primer Szybki Grunt SBS potrzebował około 20 minut, podczas gdy zwykły środek schnął ponad 3 godziny, co w efekcie daje nam około 700% szybszy czas schnięcia Siplast Primera Szybki Grunt SBS. Kolejnym etapem doświadczenia było porównanie czasu aplikacji papy Extra Wentylacja Top 52 Szybki Syntan SBS na podłoże zagruntowane Siplast Primerem Szybki Grunt SBS oraz zwykłej, zgrzewalnej papy płaskiej na podłoże zagruntowane zwykłym środkiem gruntującym. W tym etapie doświadczenia uczestniczyli ci sami dekarze oraz zachowano te same warunki zewnętrzne. Przed przystąpieniem do aplikacji, obaj dekarze rozwinęli rolki papy w miejscu docelowego jej mocowania i przystąpili do aplikacji. Jak widać już na początku, układanie papy w technologii szybki syntan SBS było procesem znacznie szybszym niż w przypadku papy zwykłej, zgrzewalnej, płaskiej. Błyskawiczne tempo prac jest związane z wyjątkowymi właściwościami technologii szybki syntan SBS, która polega na mocowaniu papy poprzez aktywację termiczną. Aktywacja termiczna polega na dostarczeniu w krótkim okresie czasu niewielkiej ilości ciepła do bitumiczno-żywicznych pasm klejowych zlokalizowanych na spodzie papy. Dochodzi wówczas do nadtopienia bitumiczno-żywicznych pasm klejowych i połączenia ich z podłożem. Natomiast zwykła, zgrzewana papa płaska potrzebuje dużej ilości ciepła spalnika, co powoduje, że czas aplikacji jest znacznie dłuższy. Często dochodzi do niekontrolowanego przegrzania papy, a w efekcie destrukcji wewnętrznej struktury bitumu i SBS-u, co w konsekwencji prowadzi do utraty deklarowanej żywotności papy. W przeciwieństwie do zwykłych pap płaskich, papy w technologii szybki syntan SBS dzięki warstwie niezniszczalnego syntanu, który w krótkim okresie czasu aktywacji termicznej wytrzymuje do 1000 stopni Celsjusza, są w pełni zabezpieczone przed przegrzaniem, a ich deklarowana żywotność nie jest zagrożona. Na tempo aplikacji pap szybki syntan SBS wpływa również stosowanie zalecanych przez iCOPAL specjalistycznych narzędzi, takich jak prowadnica do papy oraz wałki dociskowe. Mały do zakładów poprzecznych i duży do zakładów wzdłużnych. Ich stosowanie znacznie ułatwia i przyspiesza pracę. Spójrzmy, jak wygląda aplikacja porównawcza papy w technologii szybki Syntan SBS oraz zwykłej, zgrzewalnej papy płaskiej w przyspieszonym tempie. Nasi specjaliści rozpoczynają aplikację w tym samym czasie. Powierzchnia pokryta szybkim syntanem to 5 metrów bieżących, podczas gdy sąsiadujący pas pokryty zwykłą zgrzewalną papą płaską ma zaledwie 2 metry. Szybki syntan SBS pokrył już 10 metrów bieżących. Powierzchnia pokryta zwykłą papą ma około 3 metrów. Nasz specjalista, aplikujący papę w technologii szybki syntan SBS, skończył pracę. Pokrył 15 metrów bieżących. Jego kolega ciągle pracuje. Powierzchnia pokryta zwykłą papą płaską to niecałe 5 metrów. Z doświadczenia wynika jasno, że aplikacja PAP w technologii szybki Syntan SBS skraca czas o 70% w porównaniu do przestarzałej technologii opartej na zwykłej, zgrzewalnej papie płaskiej. Taki wynik jest efektem wyjątkowych właściwości papy szybki syntan SBS, która wymaga mniejszej ilości ciepła podczas aktywacji termicznej, a dzięki systemowi kanałów wentylacyjnych zapewnia równomierne rozchodzenie się ciepła po całej spodniej powierzchni papy. Funkcję strażnika jakości połączenia z podłożem pełni warstwa niezniszczalnego syntanu chroniąca przed przegrzaniem asfaltu. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na jakość połączenia papy szybki syntan SBS jest zastosowanie najlepszego na rynku środka gruntującego CPL Primera szybki Grunt SBS, który stanowi integralny element przełomowej technologii szybkich SBS-ów, zaprojektowanej i produkowanej wyłącznie przez iKopal. Podsumujmy drugi etap doświadczenia. 15 metrów papy w technologii szybki syntan SBS zostało ułożone w 12 minut i 16 sekund, podczas gdy aplikacja zwykłej papy płaskiej SBS na tej samej powierzchni zajęła prawie 22 minuty. Drugi etap wykazał jednoznacznie, że aplikacja papy metodą aktywacji termicznej jest o 70% szybsza od tradycyjnego zgrzewania. Przeprowadzone doświadczenie dowiodło przewagę technologii szybki Synten SBS nad zwykłymi produktami i przestarzałymi metodami aplikacji na wszystkich etapach prac.